życiu jest tak, że ten, który najwięcej wie, najwięcej pracuje. No tak to jest. Jak ja czegoś nie wiem, to idę do tego, który wie. Interoperacyjność. W przypadku tego terminu liczba specjalistów, którzy mają pełną wiedzę, jest mocno ograniczona. Zdecydowanie więcej jest takich, którym wiedzy brakuje. To jest nowum na rynku polskim. Właściwie są to w tej chwili, w tym rozdaniu, kontrakty, które są realizowane od początku 2017 roku. To są pierwsze kontrakty, na których w 100% wymagana jest od początku do końca spełnienie wymagań interoperacyjności, uzyskanie certyfikatów, uzyskanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji od prezesa UTK-u. CERTA wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Każde szkolenie to przekazywanie wiedzy i wymiana doświadczeń. Dlatego jeśli szkolić, to wszystkich zainteresowanych w jednym miejscu. Dobierając uczestników i prelegentów dzisiejszego spotkania, staraliśmy się przede wszystkim zrozumieć, z jakiej perspektywy wykonawca robót patrzy na daną inwestycję i na proces certyfikacyjny. Stąd prosiliśmy o zaangażowanie osoby, które bezpośrednio pracują na kontraktach, zajmują się na przykład nadzorami inwestycyjnymi bądź doradzaniem. Poprosiliśmy również głównych uczestników, czyli przedstawiciela Urzędu Transportu Kolejowego oraz przedstawiciela głównego zarządcy infrastruktury, czyli Polskich Linii Kolejowych, do udziału w spotkaniu. Mówiąc w skrócie, interoperacyjność kolei to znoszenie barier transportowych w Unii Europejskiej. Łączenie systemów kolejowych państw członkowskich w jedną całość z korzyścią dla pasażerów. Na pewno wdrożenie tych wymagań interoperacyjności także w Polsce jest niezbędne, jest potrzebne. Nie jest to oczywiście zadanie proste. Te wymagania interoperacyjności, one musiały zostać zharmonizowane na poziomie całej Unii Europejskiej i wziąć pod uwagę specyfikę tak naprawdę każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Oznacza to także dostosowanie infrastruktury i taboru dopuszczanego do eksploatacji w Polsce do tych nowych wymagań. To jest proces skomplikowany. Każdy inwestor, każdy wykonawca o interoperacyjności musi myśleć już na wstępnym etapie inwestycji. Jeden błąd i certyfikatu nie będzie. Poprawki zawsze generują koszty. Wiedza, wiedza, jeszcze raz wiedza. I to jest klucz do sukcesu. Specjaliści CERTY są do dyspozycji wszystkich, którzy to rozumieją. A później, jak my się generalnie nauczymy, to już będziemy też sami robili. Jak zaraz pokażecie, jak to później już kopiuj, wklei, prawda, i życie płynie.